papieru, ale zaczęło to przybierać formę tak jakby pieniądza, bona papierowego, dużo bardziej poważniejszego w wyglądzie niż te ścinki papieru, które pokazywaliśmy na początku. Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że te oto bony zostały wydrukowane w Kwidzynie w drukarni kwidzyńskiego drukarza Kantera. Do dziś zachowała się bogata kolekcja pieniądza zastępczego emitowana przez kwidzyński magistrat. Posiadamy banknoty o nominale 5, 10 i 20 marek, pochodzące z emisji datowanej na 1 listopada 1918 roku. Ich wspólną cechą jest podobna szata graficzna, na której po środku u dołu ukazany jest herb miasta w bardziej lub mniej stylizowanej tarczy, powyżej niej napis magistrat, na środku słownie wydrukowany nominał, tuż poniżej nazwa miasta, Marienwerder, wraz z datą emisji. W czterech rogach ten sam nominał w postaci cyfr. Charakterystyczną cechą jest też tłok pieczęci w lewym dolnym rogu z pruskim orłem po środku oraz wytłoczonym napisem Reichsbank Marienwerder Westpreußen. Po obu stronach podpisy prawdopodobnie skarbnika miejskiego, może burmistrza bądź prezesa banku. Z tyłu w czterech rogach powtórzony nominał w postaci cyfr oraz wspólny tekst dla wszystkich trzech rodzajów banknotów o treści. Asygnata kasowa funkcjonuje w obrocie pieniężnym najpóźniej do 1 lutego 1919 roku. Traci ją swoją ważność, jeżeli najpóźniej po jego ogłoszeniu w Nowych Wiadomościach Zachodniopruskich nie zostanie przedłożony do realizacji w miejskiej kasie zapomogowo-pożyczkowej w Kwidzynie. Skończyła się I wojna światowa. Niemcy tej wojny nie wygrali. Zjawiska, które masowo zaczęły występować już w czasie trwania tej wojny, nasiliły się pod jej koniec. Doszło do tego, że nie dość, że poprzednio wyemitowanych notgeldów nie było za co wykupić, to jeszcze w 1920 roku władze miejskie zostały zmuszone do wydania kolejnej ich edycji. I tak mamy oto te notgeldy o nominale 10, 50 i 25 pfenigów z pięknym widokiem zamku, ale już w o wiele uboższej szacie graficznej, no i dużo mniejsze. Emitowane przez magistrat w 1920 roku notgeldy ponownie zyskały formę niewielkich papierowych bonów o nominałach 10, 25 i 50 fenigów. Ich wspólną cechą jest rzucająca się w oczy bryła zamku, powyżej napis Notgeldschein der Stadt Marienwerder, w rogach naprzeciw siebie po skosie umieszczony nominał oraz oznaczenie PF Pfennig. Pod wizerunkiem zamku napis Der Magistrat oraz podpisy, z czego jeden z nich występujący już na poprzednim notgeldzie. Wszystkie notgeldy występują w wielu różnych kolorach. Ponieważ trudności gospodarcze, jakie przeżywała po wojnie Rzesza Niemiecka, już potem Republika Weimarska, pogłębiały się, nastąpiła hiperinflacja, która objęła cały kraj. Dodatkowo niepewność co do przynależności tych terenów podsycały informacje o mającym tu nastąpić plebiscycie. Doszło do tego, że wśród tej szalejącej inflacji miasto zaczęło wydawać kolejne notgeldy. Ten jest szczególnie ciekawy, ponieważ opiewa na 500 marek, natomiast jest przebity na 10 miliardów marek. Wyobraźcie sobie Państwo taką inflację, w której jednego dnia za ten banknot można było kupić konia, a następnego dnia może bochenek chleba. Wyemitowany przez magistrat 24 października 1923 roku notgeld swoją formą najbliższy jest prawdziwym banknotom. Może dlatego, że po raz pierwszy w historii miał tak wysoki nominał opiewający aż na 500 marek. Przypomnijmy, że wcześniejsze emisje opiewały maksymalnie na 20 marek. Ten 500-markowy notgeld ma największe rozmiary ze wszystkich zachowanych.
W jego centralnej części widnieje wizerunek założyciela miasta Hermana Balka oraz stylizowany herb Kwidzyna. Nominał 500 marek umieszczony jest centralnie w środkowej części banknotu. Na rewersie widnieje opracowana w stylizowanej formie, charakterystycznej dla grafiki użytkowej lat 20. sylwetka Kwidzyńskiego Zamku i Katedry. Umieszczony w dolnej części napis głosi: poniższy banknot zastępczy po ogłoszeniu jego wejścia do obiegu w Gazecie Wiślanej będzie realizowany w kasie miejskiej, w kasie oszczędnościowej oraz banku komunalnym w Kwidzynie. W tych latach inflacja postępowała w tak zawrotnym tempie, że podmiotom emitującym not geldy dosłownie brakowało czasu na drukowanie nowych nominałów. Dlatego też zastosowano bardzo proste rozwiązanie, polegające na przebiciu wartości bonu za pomocą pieczęci. W tym wypadku dewaluacja zamknęła się w wartości 10 miliardów marek. Miasto Kwidzyn, jako jedne z nielicznych w Polsce, w tym roku wypuściło monetę dwuzłotową z wizerunkiem naszego zamku. Jest to moneta z cyklu Miasta w Polsce i w ten oto sposób niejako historia zatoczyła krąg, bowiem w 1918 roku Kwidzyn, oprócz wydawania notgeldów papierowych, wydawał również notgeldy w formie bilonu. Bilon dla Kwidzyna wybity został w fabryce Lauera w Norymberdze w 1918 roku. Aby móc przeprowadzić tę operację, miasto zmuszone było wpłacić do Banku Rzeszy kaucję w zawrotnej jak na owe czasy wysokości 30 tysięcy marek. Wszystkie nominały mają wspólną szatę graficzną, różnią się zaś wielkością. Na awersie umieszczone zostały cyfry oznaczające nominał, otoczone wspólnym dla wszystkich monet napisem Marienwerder Notgeld, czyli Kwidziński Niepieniądz. Na dole widnieje data emisji 1918 rok. Rewers zaopatrzony jest tylko w herb Kwidzyna nawiązujący formą do pieczęci biskupów pomezańskich. Kwidzyńskie notgeldy cieszyły się dużą popularnością i zaufaniem u miejscowej ludności. Dlatego kiedy 15 marca 1923 roku ze względu na szalejącą inflację ostatecznie wycofano je z obiegu, udało się odzyskać tylko około 120 tysięcy sztuk monet z ogólnej liczby 320 tysięcy wybitych. Pozostałą sumę mieszkańcy Kwidzyna pozostawili sobie na pamiątkę ciężkich wojennych czasów.